Super Sound, tak się nazywa firma. Z opisu to już wiesz, co jest w środku. Słyszysz, że jakie jest echo, nie? No właśnie, gdzie są twoje mikrofony? Zostawiłeś u teściowej? No właśnie. Powiem ci, że Yeti się zepsuł. To nie był najdroższy, ale to ta wersja złota, to ona nie jest tania. Ona chyba z 700 kosztowała, albo więcej, dzisiaj to więcej. Yeti X. Ten Warcraft Edition, ten złoty, no po prostu zdew. Nie włączył się i tyle. A tutaj mamy na inną opcję, a jest to Rode, ale duże pudełko. Nie spodziewałem się takiego dużego pudełka. Co tutaj jeszcze mamy? O! Prospekt! I to mi się podoba właśnie. To mi się podoba, że dostajesz na przykład prospekt i może coś cię zainteresuje. Większość firm tak powinna właśnie. To jest wzorowe, panie kolego. Nie, że tylko paragon i tak dalej. Tylko... A to jest taka... Popatrz, tu nie mogę tego pokazać, bo tu są dane osobowe. Ale to jest taka, wiesz, taki segregatorek, taki ten, elegancko po paragon. Jaka to jest kultura osobista. Muzyczna. Muzyczny.pl. Super Sound spółka z o, muzyczny.pl. No dobra, to jest taka nazwa. Pięknie. Dziękujemy, szanowny kliencie. Dziękujemy za zakup i okazanie zaufania. Mamy nadzieję, że zakupiony towar będzie ci dobrze służył. Otaczamy naszych klientów najwyższą troską. Na tej karcie znajdziesz kompletny przydatny dokument. A to jest formularz zwrotu. No. 2 lata gwarancji. To tutaj dane są niewrażliwe. Bullet one and in today video Rode USB microphone. I have a Yeti microphone, Yeti X. And for some reason, didn't turn on. Just died. I want to record a cryptocurrency video and no, stop working. Just like that. So, we are on a different road. I mean, we are on the road now. Is it going to be better? Well, to find out. Similar price. Ty, ale ta naklejka tak odklejona, tutaj jakby nie był nowy, zobacz. Ktoś tu już w nim grzymrał. O, nie jestem już za zadowolony. Co, ale czego odbierać było? Czy ktoś już w nim grzymrał? Nie, no, wygląda na nowy. Nie widać jakby kurzu jakiegoś czy czegoś. Wygląda... Ale słabo śmierdzi. To nie. Może mam z widy. Haluny mam. Wow. Love it. Oh. You love Rode. Wow. Dużo mniejszy niż Yeti i lżejszy. Ciekawy jestem, czy mogę to odkręcić i go podłączyć do uchwytu Rode. Dużo mniejszy niż Yeti i lżejszy. Ciekawy, czy mogę to odkręcić i połączyć ze stojakiem Yeti. No nie? Bo Yeti ma większy, tu jest mniejszy. Dlatego kupiłem stojak, jakby się mi nie dało. A panie, że jest długi kabel, tego potrzebowałem. To widzę, że bardzo długi kabel. I nie na mikro USB, co jest nieporozumieniem, bo te mikro USB zawsze się psują. Wystarczy, że ktoś pociągniesz coś i już koniec, a to jest lepsze rozwiązanie, stabilniejsze. Przynajmniej takie mam wrażenie. Gdzie się to podłącza?
Tu z dołu jestem, nie? Szmyngiel. No dobra, no podłączmy to. To jest jeszcze trucizna dla troli. Połóżmy go na chwilę. Mamy oczywiście taką przejścióweczkę. No i podłączamy na USB-C do tego sprzętu. Czas podłączyć. Podłączony. Tutaj jest taka złota kropeczka z przodu. To znaczy, że z przodu, a z tyłu nie ma. Wiesz, to znaczy, że z tyłu, żebyś się nie pomylił. Ja sobie tylko ten filtr tutaj tak strzelę. O, troszeczkę tutaj. Dobra, dobra. No i usłyszysz różnicę. Chociaż tutaj ten smartfon ma mikrofony dobre, ale jeszcze... Jeszcze to nie jest to. To ten mikrofon powinien działać bardzo dobrze. Przynajmniej tak mówili influencerzy w internecie. Tutaj są pokrętła. Czy jest to gain? Nie wiem, no tu jest jeden do słuchawek, a drugi to nie wiem. Muszę zrobić tak zwane rozeznanie. Troszkę go tutaj przesunąłem. Jak myślicie, teraz audio jest bardzo dobre. Ja jestem w pomieszczeniu, w którym nie ma, no troszkę tam jest sound treatment. To drewno na ścianach troszeczkę robi robotę, ale poza tym tutaj nic nie ma i tu jest echo niesamowite. Ale czy słychać mnie dobrze? Najlepiej to przenieśmy się na komputer stacjonarny do pomieszczenia wytłumionego. No dobrze, tak z niego słychać. Jest on oddalony ode mnie o jakieś 20 cm. Przykręciłem go do standa Yeti. 500 zł taki stand i coś ci pokażę. Także jak masz stand tańszy i myślisz, że ten za 500 będzie lepszy. Ja to jest masakra, panie Krego. Taki jest stand oryginalny Yeti. I możesz go przykręcić, wystarczy odkręcić od Rode'a taką tutaj nakrętkę, która jest tutaj w tym miejscu szybokręcikiem, delikatnie jest przykręcona i ciach. I działa, czy ten większy gwint jest obsługiwalny. No wygląda bardzo slick, bardzo ładnie, podoba mi się. Może oczywiście połączyć go jeszcze do tego koszyka, który jest w Yeti, ale w sensie już nie będzie tak ładnie, będzie. No bo tu nie jest pionowo, a tu jest taka zawleczka, więc no dobra, no. Cholera, podkładka, żebym jej nie zgubił, bo później takich nie znajdę. W sumie w Unimecie taką podkładkę kupię, ale lepiej mieć oryginalną. No, powiem ci, że mieszane mam uczucia z tego względu, że włączyłem aplikację i jest, no nie widzi go w aplikacji. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy tam aplikacja, coś źle zainstalowałem, coś, ale nie widzi. Próbowałem różnych akcji, ale nic z tego. Jest ustawiony na minus 6 w OBS-ie, 80% w Windowsie. No chyba dobrze. Ten pop filter... O, teraz nie zaskrzypiał, dobre. Pop filter, czy jak popuję, robię tak zwanego popa, jak się popnę, to słychać takie zniekształcenia? Ja myślę, że słychać troszeczkę, nie? Czy nie? Bo jak patrzyłem na ostatnie pliki, to było troszeczkę słychać, może troszkę mi gości szło, ale taki jest. Aj, brakuje tych funkcji, kurcze, które miałem, ale których nigdy nie używałem. Czasami ich używałem, nie? No, to jakiś może program znacie dobry, do tego, żeby go tutaj z OBS-em skonfrontować. No, jutro przychodzi do mnie kurier z paczuszką z szurem. Z szurem tym na USB. Chyba z 1100 zapłaciłem, nie pamiętam, bo kupowałem parę rzeczy, ale jakoś tak, 1100. Także drogi mikrofon. Nie, to nie jest najdroższy mój mikrofon. Najdroższe to były te Rode'y bezprzewodowe za 1500. Jezu, a to wszystko drogie jest. Sprzęt taki audio jest, mikrofony jest tak drogi, że no jak chce się mieć, żeby to dobrze było słychać, to trzeba zapłacić. A dlaczego sobie nie kupisz XLR-a? Sam nie wiem. Pewnie tak będzie na końcu, że sprzedam wszystkie te na USB i kupię sobie w końcu tego XLR-a. No, potrzebne jest to pudełeczko, bo tam jest inny prąd, nie? Elgato ma tam chyba 48 V, takie ładne, no i już. Nie, na razie czepiłem się tych USB i tyle, no bo to łatwiejsze w obsłudze.
W sumie XLR też nie jest trudny. No to włączasz tylko, pstryk i... No i działa, nie? Gain masz w tym. No nie wiem, tak się chwyciłem i testujemy, no. No i chyba tyle mam dzisiaj do powiedzenia, gdyż Xen idzie do góry, a ja jako ksenobilioner poszedł 5 razy X, no ale to dopiero ja odbieram za 400 dni, to wiesz, to może już się nie będziemy zajmować mikrofonami, tylko na przykład Lamborghini Murcielago, tak, nie, nawet gdybym zarobił 3 miliony, to i tak bym Lamborghini Murcielago nie kupił, bo traci na wartości, a Bitcoin idzie w górę. Pamiętaj, mikrofon i Lamborghini jest fajne, ale Bitcoin jest na zawsze.